mieszkasz teraz sobie? Gdzie ty mieszkasz? Co? Cześć, chłopaku. Zęby pokazuje śmiesznie, co? Uśmiecha się po prostu, tak? Zajebisto jest. No. Lizał sobie jajca całą noc i trochę jebało, nie? No jest. Ja se tak śpię. Tak mówię, przysunąłem go bliżej do łóżka. Wydawam, że stół leżał. Lisa leży i słyszę. I za chwilę taki smród, nie? No kurno, no cóż. Chodź. Niczego nieświadomy pieseł. Buksiak! Patrz kto przyszedł. Buksiak! Patrz kto przyszedł. Siema mojego. Siema pieseł. Siemano. Oj. No. Nie wierzę, i zaraz się cieszę, patrz. Siemano. No, i co mówiłem, że pan wróci? Mój pisarze. Pokaż, co ty tu masz, morda. Pokaż, no nie to. Patrz. No. Pokaż. Yeah. To i tak jest już w dobrym stanie, ale musisz z nimi jutro. On się to wydrapał, człowieku, tak, że... Dezorientowany. Nie wiem, o co chodzi. No wiesz, bo tak długo jeszcze się nie rozstawaliśmy. No nie, jeszcze nie dotarło do niego. No wiesz, że tu jest jego miejsce teraz. No dobrze. Dzień dobry, napleta żoneta. Parę dni mam już za sobą. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest już trochę wydechu zrobione. O, proszę ja was. Siedzi sobie na miejscu, co ma siedzieć, ale powiem wam szczerze, nie chce mi się gadać, nie? Zrobię na razie, co mam robić. Później się będę produkował, nie? A na razie jestem na tym etapie, że no coś tam już się dzieje, nie? Cześć, już późno jest. Dobra. No to siema. No więc tak. Co by wam tu powiedzieć na razie, na jakim etapie jestem, nie? No to to już wam mówię. Podsumujmy. Wyciąłem tą groć, naszą groć, to łajno w tartaku na to koło zapasowe, nie? No bo tak w sumie myślałem na początku, żeby upchnąć to gdzieś kurna tam od góry. Zrobić po prostu rurki z wlotem, z wylotem i tak dalej, żeby to wszystko się zmieściło w miejsce koła zapasowego, ale powiem wam szczerze, że kurna, więcej zachodu by było i walki z tym, niż po prostu wycięcie tego wszystkiego w cholerę, nie? Oczywiście jakbym miał robić to drugi raz, to bym to trochę inaczej zaplanował, bo dopiero jak już zrobiłem podłogę, nie? Już tak ją pozabezpieczałem, przesunąłem turbinę do góry i patrzę, że ona będzie nawet, kurna, wystawałaby za dużo, nie? Z racji tego Westgate'a, który tam jest, o! On się musiał schować trochę wyżej. Bo tak jakbym ją obniżył, no to byłoby to widać. Tak, kurna.
dziadowsko i mówię, dobra, mówię, spróbuję to zrobić tak. I jak na razie wygląda to w ten sposób, no to już jest zrobione, ten wydech downpipe, jak to się tam zwie, do turbo, turbo się trzyma. Tu też się wszystko trzyma kupy, dolot, no już jest też pospawany. Nie? Teraz będę patrzył tam na górze. Komputer jest już podłączony. No właśnie, ja chciałem to zrobić na seryjnym sterowniku, ale powiem wam szczerze, że kurna, no działałoby to jakoś, ale to ma takie spore ograniczenia. Znaczy to można powiedzieć, że jest ścisła granica tego doładowania, nie? I z tego względu stwierdziłem, że rezygnuję po prostu z walki z tematem na seryjnym sterowniku i podpiąłem sedeta do seryjnego sterownika i też będę jakoś tam po prostu to sobie stroił, nie? Tak samo jak E30 też mam na takim samym sterowniku i też na DET3, więc mówię, kurna, tam to działa, to też będzie działało. W każdym razie będzie dużo prościej to wystroić, a tak to byłoby kupę może i zagadek, więc mówię, dobra, chrzanie to. Kombinacje by były alpejskie w postaci takiej, że trzeba by było zmienić przepływomierz, ponieważ on, ten seryjny przepływomierz, no nie ma takiej skali, którą by mógł obliczyć w przypadku doładowania, nie? Czyli po prostu albo trzeba było założyć większy przepływomierz, w tym przypadku na przykład od Audi RS4, 3,5 cala, zmienić skalowanie w sterowniku i może i by to banglało, nie? Ale też mapa by była sporo ograniczona, jeśli chodzi o możliwości dostrojenia tego tak w miarę, ponieważ jej rozdzielczość by się zmieniała, no mniejsza o większość. A na przykład jak zastosujemy takiego DETA, no to DET podłączyłem pod stricte tylko pod paliwo, więc będzie sterował wtryskiwaczami, a zapłon będzie z seryjnego sterownika, nie? I chodzi o to po prostu, żeby seryjny sterownik widział, jakie jest faktyczne obciążenie, żeby obliczył też dla tego obciążenia odpowiedni zapłon. Z kolei ten DET taki, DET3, ten EcoMaster, będzie liczył tylko czas wtrysku w zależności od obciążenia, czyli na podstawie czujnika, map sensora, czujnika ciśnienia, który ma też wbudowany. Bo generalnie, jeżeli chodzi o różnicę w tych dwóch zastosowaniach, w seryjnym sterowniku musiałbym zastosować przepływomierz, z kolei po dołączeniu DETA zastosuję sobie tutaj już map sensor, nie? Czyli czujnik ciśnienia. Przepływ a ciśnienie to są dwie różne rzeczy, nie? W każdym razie na podstawie tych wartości można obliczyć odpowiednie obciążenie, żeby sobie sterownik dobrał odpowiednią dawkę paliwa. No ale to jest taki temat dosyć skomplikowany, może nie na teraz. No więc tak, jeśli chodzi o zabezpieczenie tej podłogi, no to kurna, pichnąłem barankiem, wstawiliśmy wszystko do kupy. Co tam jakiegoś istotnego? No właśnie, no tam ktoś mówił, żebym to wypiaskował i tak dalej, no to podwozie podczas zabezpieczania, no ale powiem wam szczerze, że kurna, ja nie mam na to czasu, nie? Ja po prostu wyrwałem rdze, gdzie się dało, tą tabakę, czyściłem to w cholerę i po prostu chciałem zrobić to jakoś odświeżyć, nie żeby od razu się pakować nie wiadomo jakie projekty, bo ja mam naprawdę teraz o to na głowie, a nie jakieś tam kurna zabezpieczenia, nie? Chociaż powiem wam tak, wycinałem sobie tutaj to koło zapasowe i śmiem twierdzić, chyba że dobrze zrobiłem, bo tam też takie opruchna trochę było i jak zacząłem to skrobać tak od spodu, no to kurna tam rdzofy trochę leciało i w pizdu, ciach, kurna, wziąłem diaksa, wyciąłem to wszystko, spawałem blachę i pozabezpieczałem to na razie. To jest tutaj guma na pędzel, nie? Więc ogólnie jak ja to zrobiłem, jeśli chodzi o zabezpieczenie, wyczyściłem do żywego, posmarowałem tym airstopem takim na prosto na rdze, to się zrobiło takie fajne, takie czarne, wyschło, później podkładem epoksydowym, takim w sprayu, nie? Bo on też ma jakieś właściwości antykorozyjne. Później na to guma na pędzel, ciach, właśnie taka ta biała, do wypełnienia takich ubytków, jakichś innych duper szwancy. No ja to powiem wam szczerze, pcham tego gdzie się da, no bo kurde, w sumie co, jakieś tam zakamarki, zawsze ten mniejsze prawdopodobieństwo, że dostanie się wilgoć. Napchane tego w sumie to lepiej wygląda. Psiknąć to jeszcze właśnie barankiem, tak jak jest teraz. I myślę, że styknie, nie? Jeśli chodzi o zabezpieczenie. A, no i tutaj, żeby ta temperatura gdzieś sobie nie potopiła tego baranka, no to tutaj mam plan sobie wyłożyć wszystko, obić sobie taką blachą aluminiową, tam gdzieś jest, nie? A od góry czarną blachą aluminiową rysowaną, żeby było, ten bagażnik będzie wyglądał jak seryjny. Taki ala customowy, tam w tym bagażniku nic nie będzie. Jeśli chodzi o zasilanie oleju, co ja tutaj wymyśliłem? No więc tak. Kupiłem pompkę za chyba 900 zł elektryczną, no bo generalnie
Można sobie zasilić, nie? Tą turbinę z tyłu olejem, ale co z tego? A co z powrotem, nie? Przecież ta turbina jest generalnie mniej więcej jej wylot. Wylot, spływ oleju z turbosprężarki jest na wysokości gdzieś mniej więcej, no tak jak teraz, no tu gdzieś się kończy lustro wody, więc na dobrą sprawę co z tego, że ja tu zasilę olejem, nie, nawet z silnika, ale co z powrotem, to musi jakoś powrócić, no pod górkę, tak w dół, znowu pod górkę nie wejdzie, poza tym no turbina na tej wysokości się kończy, więc problem byłby z wyrzucaniem oleju, z powrotem oleju. A co wtedy się dzieje? Jeżeli jest zatkany spływ, albo cokolwiek, jakieś problemy się dzieją, to w tym momencie olej wędruje sobie z tej muszli gorącej, tu jak masmarowanie, w stronę wydechu i zaczyna nam kopcić, nie? Masakrycznie. A przyczyną na przykład jest zatkany spływ. No bo tutaj się ciśnienie pompuje, ale sobie przez te uszczelnienia wywala w kierunku wydechu, nie? Żeby temu zapobiec, no to tak, kupiłem tą elektryczną pompkę oleju. Nie przemyślałem tego na początku. Chciałem zrobić oddzielne zasilanie oleju gdzieś tutaj, tam po prostu w zbiorniczku. Natomiast dopiero jak zacząłem się w to zagłębiać, to stwierdziłem, że potrzebowałbym dwie pompki takie oleju, nie? Czyli jedna zasilająca, a druga powrotna do góry. I to muszą być takie pompki bardzo jakieś takie dobre, nie takie gówno, nie? Że za 100 czy 200 zł co sobie odsysa paliwo. To musi być coś takiego, co może w razie czego chwilę popracować na sucho, wytrzyma pracę ciągłą i jakieś tam temperatury. Więc no ja mam teraz tą jedną pompkę, ale chcąc zrobić zasilanie oleju takie oddzielne, no tak, ja sobie ją zasilę, ale co z powrotem? Nie mogę podłączyć po prostu tego powrotu do tej pompki, żeby se zasysało z powrotem, bo też musi być jakiś zbiorniczek wyrównawczy, nie? To by mogło działać tylko w takim układzie, w którym by było kilka mililitrów oleju, gdzie po prostu bym do układu olejowego nalał trochę oleju i to by se krążyło, ona by se zasysała. Zasysała, ale kurna, no ile bym tam tego oleju wlał, nie? Z kolei jakbym zastosował zbiorniczek wyrównawczy, no to bym albo mógł odessać do tego zbiorniczka, albo z tego zbiorniczka, znaczy bym mógł odessać z turbiny do tego zbiorniczka, albo ze zbiorniczka zasilić po prostu turbosprężarkę. Nie ma możliwości, żeby zrobić tego jedną pompką, więc musiałaby być druga, co wiąże się z dodatkowym kosztem, ale już tu mówię, kurna. Teraz tak, wydać jeszcze kupę forsy, znowu 8 czy 9 stów na taką pompkę, spawać zbiorniczki, kombinować, kurna, no mówię, co tu zrobić, nie? I w końcu wpadłem na pomysł, że najprościej będzie zrobić to tak, że zasilam sobie olej, seryjnie tutaj będzie z podstawy filtra, nie? Już mam taki długi przewód, no właśnie, czy to jest ten? No to chyba, no już tam jest nawet zrobiony, taka końcóweczka, o, kocia. O, wepnę się w podstawę filtra, to sobie będzie zasilało do tyłu. Z kolei powrót będzie, no już jeżeli mamy mocną pompkę, która zasysa, no to generalnie ta turbina może być na dole, nie? Nawet tutaj, o, i tak by zassało do góry, nie? Ale pompkę zastosowałem sobie tam na górze, no na razie wam nie będę pokazywał, tam na górze, do niej podłączę sobie spływ, o, więc będzie sobie tutaj ssało od razu w tamtą stronę. A ten wylot z pompki, żeby ten olej przeprowadzić, no to zamiast tam spływ do bagnetu jest, nie? Taki jak jest seryjnie odmach i spływa sobie olej, tam ja będę prowadził po prostu z tej turbosprężarki ten olej, nie? Zastanawiam się tylko nad jednym, czy ta pompa, która jest tam na samym początku, czy ona zasie na odległość 3 metrów ten olej, nie? Czy to się coś nie schrzani, czy nie będę musiał jej trochę tutaj bliżej, nie? Zamontować. No nic, to wyjdą właśnie takie rzeczy w praniu. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale no gdzieś tam się naczytałem, że dało radę to zrobić, że zrobili to ludzie w Ameryce. Jakoś się to nawet sprawdzało, są różne szkoły, czy to w ogóle ta turbina coś da. Nie wiem, właśnie z tego powodu to robię, żeby się dowiedzieć, nie? Bo takiego słuchania, że to będzie późno wstawało, albo to, albo tamto, jakoś mnie to, powiem wam szczerze, nie przekonuje. To jest projekt, który ja chcę zrobić nie po to, żeby osiągnąć z niego nie wiadomo co. Ja chcę stworzyć coś, znaczy stworzyć, no to już to wymyślił, ale po prostu zbudować coś, co będzie się sprawdzało na daily, nie na laboga jakieś 1/4 mili, chociaż to też można by było podciągnąć, nie? Ale stosunkowo mała turbina, silnik bez odprężania, czyli seryjny, żeby mu podnieść moc do granicy wytrzymałości, można powiedzieć, takiej dobrej wytrzymałości seryjnych części, czyli do 300 koni jest bezpieczna granica, jeśli chodzi o napędy, sprzęgło, temperaturę silnika i tak dalej, więc
fajnie, jak po prostu uda się to zrobić i się okaże, że 300 koni będzie można osiągnąć bez większego jakiegoś tam kłopotu. A zaletami już wam mogę powiedzieć, jakie są zalety, jeśli chodzi o tutaj ten tył. Jak montowałem dwie turbosprężarki, znaczy jedną tu, inną w innym samochodzie, to problemem była strasznie temperatura, nie? Ja chciałem zachować tutaj jak najwięcej serii, czyli zostawiłem seryjny kompresor klimatyzacji, a z drugiej strony chciałem też zrobić, żeby to było takie turbo daily i upchnąłem to wszystko tutaj. Problemem największym była temperatura, nie? Co z tego, że był upał 30 stopni na dworzu, ja miałem klimę, jak sobie włączyłem, a to wszystko tak zbierało temperaturę, ten samochód się gotował, nie? I gdzie się nie otworzyło maskę, to można było usmażyć sobie jajca od razu, nie? Naprawdę. I ta temperatura zabijała wszystko, nie? Wszystkie podzespoły, wszystko i czujniki też inaczej pokazują, coś wariuje. Temperatura jest naprawdę dużym wrogiem, jeśli chodzi o takie modyfikacje. Więc śmiem twierdzić, że jeżeli tutaj będzie ta turbosprężarka, to całe to ciepło będzie miało gdzie już uciec. Ja wiem, jaka jest różnica, jeśli trzyma się turbinę pod maską, a nad maską. No to jest, można powiedzieć, mój projekt, te 30, który tam stoi za ścianą. No to jeżeli ona była pod maską, ja nie mogłem za bardzo, nie wiem, ze 2-3 minuty potańczyłem sobie gdzieś tam na asfalcie od razu na czerwone pole, nie szło tego schodzić. A jak turbina wylądowała na górze, ona wylądowała z tego względu na górze, że ja nie mogłem sobie poradzić z temperaturą. Chciałem po prostu stworzyć jakiegoś wytrzymałego w miarę potworka, który po prostu nie klęknie po kilku tam bobach, nie, na jakichś zakrętach. No i panie, no przecież mi twierdzi, że no wytrzymuje ten samochód, ale już mnie trochę drażni, nie? Ale z kolei ten chcę zrobić, żeby on był, nie wiadomo, nie to, że będzie jakoś tam zapierdzielał, tylko po prostu, żeby był w miarę bezawaryjny, żeby to doprowadzić do takiego stopnia, że kurde, żeby to było coś takiego fajnego, taki, nie wiem, no jak to określić, no zajawka, nie? Można to generalnie, jeżeli to się sprawdzi, jeżeli będzie miało to sens, to będzie można to zamontować nie tylko w takim samochodzie, a w każdym innym, który ma koło zapasowe, nie? No bo generalnie cały sens polega na tym, że skupiamy cały element z turbosprężarki, który generalnie powoduje nam miszmasz niezły pod maską, żeby tam wszystko upchnąć. Tu skupiamy, na samym końcu, więc generalnie co za problem jest poprowadzić rurki, nie? Tak szerzej na to patrząc. Jest to możliwe praktycznie w każdym samochodzie, więc dlatego mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że później będzie wstawała z racji fizyki, tak jak się załóżmy będzie jeździło na co dzień, no to zanim to wszystko się napompuje, to może być no trochę czasu się zejść, zanim ta turbina zacznie się kręcić, zacznie pompować, więc turbo dziura podejrzewam, że będzie większa, ale z tego względu zastosowałem dosyć takie małe rurki, nie? Nie to, że jakieś kureskie wielkie wydechy, tylko rurka średnicy 51 mm i poprowadziłem ją do samego końca, bo do tej średnicy tu, która też ma 51 mm, nie? A jeśli chodzi o no taką jedną ciekawostkę zaraz wam powiem. Pierwszy raz w życiu miałem styczność z TIG-iem, z pawarką inwertorową, coś tam z jakąś dodatkową elektrodą i w osłonie gazu argonu, nie? I powiem wam szczerze, że ja to zawsze migomatem wszystko robiłem, ale mówię, spróbuję swoich sił TIG-iem i kurna, chyba nie wiem, no super jakimś tam spawaczem nie jestem, ale powiem wam szczerze tak, to są moje pierwsze spawy w życiu. To, co widzicie tutaj. Ja śmiem twierdzić, że i tak jestem z nich dumny, że to wszystko jest szczelne. Może pięknie nie wygląda tutaj, trochę dałem ciała, bo obciąłem nie to, co trzeba, więc nie śmiać się ze mnie. Tutaj mi też tam trochę zeszło coś i tak dalej, ale taka jest zajawka, jeśli chodzi o spawanie TIG-iem, że można to porównać do takich rzeczy. O, taka spawarka inwertorowa, sorry. Jak tam coś powiedziałem, tak, ale nieważne, wiecie, o co chodzi. Taka stara spawara, którą nasi dziadkowie spawali, jakieś duże rusztowania i tak dalej, z taką elektrodą. Bzz, 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 gdzie kula nieraz się przykleiła i tak bzz, i tak nie, i spanikowani kurna wyrywali to wszystko, nie, jak się elektroda przyczepiła. Taka spawarka przypomina mi malowanie pędzlem, nie? Z kolei migomat, czyli coś takiego, co jest bardzo powszechne, co się po prostu klika, wychodzi drut, i tam się spawa. To jest spawanie takim flamastrem, nie? A z kolei spawanie TIG-iem mi przypomina osobiście długopis. A jeżeli dobrze sobie naostrzymy końcówę, o tu, to przypomina spawanie piórem. To jest takie bardzo precyzyjne, można powiedzieć, w innej osłonie gazów niż migomat. Spawanie takie, gdzie jeżeli człowiek się postara,
to naprawdę może zrobić to ładnie, nie? No tu są jakieś nasze pierwsze próby, jakieś inne duperszwance i na przykład najcieńszy spaw, jak się udało zrobić, to taki. On oczywiście pewnie przetopu nie ma, bo to są nasze próby, ale z tego co wiem, bo mi kolega opowiadał, bo był na szkoleniach, na egzaminach, że ważne jest bardzo nie to, jak on wygląda, tylko jaki on ma też przetop, czy to jest szczelne, bo to, że ładnie coś wygląda, to nie znaczy, że on nie jest zaspawany tutaj tylko z zewnątrz, a później może być jakaś kiszka, nie? I po prostu wytrzymałość takiego elementu jest do kitu i do bani. Jakby to w sumie kolektor wydechowy w taki sposób spawał, że nie przetopiłby tego, no to za jakiś czas zdarzyłoby się pękanie, nie? Po prostu, nagle by się stał nieszczelny. I właśnie dlatego takie rzeczy są ważne, nie? Żeby to nie tylko wyglądało, ale żeby też był przetop, nie? Mówię, jakbym się znał na tym, nie? Jakoś tak ten, ja nie mam, powiem wam szczerze, doświadczenia wielkiego z tym, ale po prostu wiem, że tak trzeba zrobić, nie? Już lepiej, żeby był przetop, nie? Ale żeby gorzej wyglądało, niż żeby po prostu było ładniej i chuja to było warte. Ja kupiłem taki kolektor chiński, powiem wam, gdzieś z AliExpress, taki do właśnie do tego samochodu, jak jeszcze turbina była na dole. Mówię, kurna, no tak się naspuszczałem na tym wszystkim, nie? Że będzie pięknie, że będzie ładnie. I tak z pół roku chodziłem, mówię, co tu by jeszcze poprawić? No dobra, wpakowaliśmy silnik, ja przejechałem na koniec ulicy i tak mówię, kurna, mówię, co jest nie tak, nie? Turbina poleciała, nie? Po 300 metrach. Kurna, no to wymieniłem tą turbinę, coś do niej wpadło, od strony wydechowej. Mówię, kuźwa, no nie mam pojęcia co. No ale nieważne. No i tak, no i kupiłem nową turbostężarkę, założyłem, zaczęło banglać, jeździć, ale słyszałem, że coś tam podpierduje gdzieś od strony wydechów, nie? No i tak, kurna, to już było owinięte w tym bandażem termicznym, to kiepsko było widać. Dostęp też taki z dupy tam, kurna, że aż się nie chce, jak człowiek patrzy na to, nie? No i co się okazało, ściągnąłem ten kolektor, a on, kuźwa, pęknięty jak gówno, nie? Właśnie na spawach, tam te spawy takie pochrzanione. Widać, że to TIG-iem było pięknie i ślicznie zrobione, ale było bez przetopu. I ten kolektor nie nadaje się za cholerę. Jeżeli byście widzieli taki kolektor skwasowy, taki, który pięknie wygląda, jest dość prościusieńki do montowania na dole, nie brać, bo on się nie nadaje. Szczerze mówiąc, miałem takie dwa, ale sprzedałem jeden, bo i to za pół ceny, bo kurna, wiedziałem, że mogę sobie nim ewentualnie podetrzeć dupę, nie? Podetrzeć dupę kolektorem wydechowym. No trochę by bolało. Gorący może jeszcze, nie? No nieważne, ale jak coś, to nie bierzcie. Co ja tutaj jeszcze wymyśliłem? Ogólnie rzecz biorąc, no co, tarcze są od trójaka, przetoczone, wszystko posprawdzane. Dystanse założyłem trochę, mam gdzieś tu, już założyłem chyba na jedno koło. Trochę szersze? Nie, no to nie, kuźwa. Tutaj będzie trochę szerzej, tutaj musiał być dystans, bo by się nie zmieścił się zacisk w kolenie, bo spójrzcie, jaka jest mała różnica. Niby jest tutaj tak już prawie wszystko upchnięte, ale kuźwa, idzie sobie ciężarek i jest praktycznie na styk z zaciskiem, więc tutaj może być problem, ale to już wyjdzie w praniu. Gwint jest założony, ogólnie silnik suchy jest jak pieprz, super, fajnie, trafił mi się akurat taki rodzynek, nie ma jakiejś tam z nim większej tragedii, naprawdę fajnie podaje, więc jest zdrowy, z tym akurat już się nie będę bujał, więc będę się bujał tylko i wyłącznie ze swoimi głupimi pomysłami, nie? Zewnętrznymi, czy jest tu rozszerzarką, co tu jeszcze tak, no gwincie to już wam chyba mówiłem. Co tam jeszcze muszę zrobić? No kurna, ten próg, bo żeśmy go tam trochę naprawiali, nie? Teraz tu już jest pozabezpieczany, prysnąć go lakierkiem, nie będę tego prostował, bo na cholerę, kurna, i tak tu przyjdzie, wejdzie taka klejona ta dokładka, nie? Pakietowa, więc będzie zacnie. A, no hydrauliczny ręczny jest, kuźwa, ale później wam na końcu pokażę, nie? Zmieściło się tak, że to wygląda jak seryjnie. Znaczy może nie aż tak super seryjnie, ale jest i podłokietnik, jest normalnie seryjnie zabudowane. Kolega Franklin pomógł mi tu wykminić coś, co prawda trochę wkrętów z boku widać, ale to już nie ma innej opcji. Tak po prostu, żeby wyrzeźbić coś takiego, żeby to było ładnie wyglądało, no to by było... To wymaga trochę czasu, nie? A może wam pokażę, kurde. Dobra, zjeżdżamy. Także spróbuję zrobić tym razem naprawdę takie daily, które będzie bezawaryjne. Mi o tą bezawaryjność chodzi, nie? Co z tego, że to kurna wszystko fajnie wygląda, ale z tego trzeba jeszcze czerpać przyjemność z jazdy.
No bo ja wam powiem szczerze, to te samochody, które tutaj robiłem, no to ładnie to wygląda. Wszystko pięknie, można walić konia do nich. A tak naprawdę... O dupę to potuc, nie? Ale kuźwa ze mnie pipa, patrzcie, wózeczek zniszczył. Dobra. Dojdę stąd. Aha, już se doszedłem. Kocyk jakiś. A łapa będzie bardzo elegancka. Brzytwa. Będzie można powinąć się na suchym asfalcie. Gdzie w seryjnym ręcznym BMW, przynajmniej w takim modelu, jest to niemożliwe. Możecie sobie wsadzić w dupę taki ręczny, jak jest seryjny. Bo te kurna pizdeczki, okładziny to się na nic nie nadają. I oczywiście już sobie fajdałem nowe spodnie. Kuźwa. Chyba tyle, dobra. Ja się biorę do roboty, no bo co będę wam pierdzielił jeszcze, nie? Na razie jestem na tym etapie. Także ten. Trzymajcie się mordeczki i pozdrawiam serdecznie. Nosacz. Bezczelny. Wśród prostaczy. Naczelny, bezczelny nosacz wśród prostaczy. O, to by było dobre. Wszyscy jesteśmy prości. Wszyscy jesteśmy Januszami, nosaczami, prostymi ludźmi. Niektórzy są zdawnieni jeszcze bardziej niż ja. Chociaż nie wiem. To tak, wiecie, różnie można interpretować. W każdym razie, cześć.